Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który można nazwać horyzonty, poszerzanie horyzontów muzycznych, poszerzanie świadomości muzycznej. Tutaj mi zależy na czymś takim, żebyście zrozumieli taką rzecz, że należy albo powinno się słuchać różnego rodzaju muzyki. Czy to powiedzmy, jestem fanem metalu, słucham sobie kapel metalowych, załóżmy, lubię na przykład thrash metal w stylu powiedzmy Creator, Slayer, Metallica, prawda? Powiedzmy takie kapele, prawda? Powiedzmy z danego zakresu, bo lubię ten styl. A mi chodzi o to, żeby spróbować zrobić coś takiego, żeby poszukać różnych styli. Nawet w ten sposób zrobić, żeby pierwsze podejście, pierwszy sposób. Zrobić taki, podejść w ten sposób, że zorientować się w różnych gatunkach muzycznych. Czy to na przykład, powiedzmy, mamy tak, thrash metal, jakiś punk, death metal, melodic death metal, metalcore, jakiś, nie wiem, new metal, różne jakieś takie, te wszystkie style poszukać w obrębie metalu, popatrzeć, posłuchać najlepiej zespołów, które są zwykle uważane za takie sztandarowe. Na przykład powiedzmy thrash metal to właśnie o chociażby Metallica załóżmy. Heavy metal na przykład Iron Maiden powiedzmy. Oczywiście jest cała masa innych, ale takich, co się nasuwają na pierwszą myśl. Na przykład taki new metal, na przykład Korn. Metalcore na przykład Killswitch Engage. Zarąbista kapela, ja serdecznie polecam. Jakiś black metal, jakiś w stylu Burzum, czy jakiś innych takich, po prostu posłuchać, przejrzeć. Teraz mamy możliwość dostępu do właściwie wszystkich płyt, prawie że wszystkich zespołów na portalu YouTube, na portalu na Spotify'u, więc właściwie naprawdę tu nie można się wykręcać, że o, ja nie jestem w stanie poznać tych kapel, ponieważ nie mam gdzie. Dawniej, faktycznie w latach 90., powiedzmy, jak ja zaczynałem. To była taka sytuacja, że no, proszę pana, nie było YouTube'a, więc właściwie jedyne co można byłoby zrobić, poznać kapelę. Ktoś miał płytę oryginalną, kopiowało się wtedy, przegrywało, na kasetach też było, przegrywało się z kasety do kasety. Były sklepy muzyczne, w których można było kupić. Pamiętam na przykład w Nowym Targu, jak byłem dzieciakiem, jeździłem do Nowego Targu. Na Podhalu był sklep na ulicy Krętej, po schodkach się wchodziło. Nie wiem, czy jeszcze istnieje ten sklep. Tam były właśnie, kupowałem kasety Metallicę na przykład. Pamiętam, wyszedł zarąbisty album. Jeszcze nie znałem tego. Ja wtedy powiedzmy Metallica, jakieś takie inne pokrewne zespoły. Paradise Lost, czy jakiś tam Eden Bridge, czy jakieś takie inne kapele. I wyszedł taki w fajnej formie album Pink Floyda The Wall. Na płycie CD to były też, wtedy CD też wchodziło, mam to gdzieś nawet, to kiedyś może pokażę przy okazji, ten album. I właściwie tak, ciężko dawniej było w ogóle faktycznie rozeznać się w różnych kapelach, bo to przechodziło trochę drogą pantoflową, gdzieś tam powiedzmy na jakimś MTV było, na jakichś występach, na koncertach się dowiadywało, o idziemy na koncert, bo grają, prawda, w naszej mieścinie, grają, poznawał się kapele obwoźne, jakieś takie były też, byli też handlarze, tych płyt czy kaset, prawda, na koncertach. Jednak teraz mamy taki czas, według mnie naprawdę wspaniały, że możemy mieć dostęp do dowolnej kapeli. Wystarczy teraz wiedzieć, jakie te kapele są, prawda? Bo nie, że wchodzimy na pałę teraz. Wchodzę na YouTube'a i patrzę na przykład Most Popular. To wiecie, że tam będzie coś, co po prostu to są główne trendy i zwykle i to tak będą kapele, jakieś takie zespoły popowe, bardzo popowe, więc to też nie możemy się sugerować jakąś listą albo no, gdzieś tam powiedzmy kapelki tam jakieś metalowe, które są powiedzmy na topie, gdzieś na Spotify'u można zobaczyć. Ja bym na przykład raczej celowo, jeżeli się nie chce wam patrzeć na przykład w Wikipedii, style muzyczne powiedzmy, gatunki metalu, oczywiście ja mówię gatunki metalu, ale mówię też, myślę o całości. Kapele metalowe, kapele reggae, kapele punk, kapele kurcze jazzowe, kapele bluesowe, zespoły popowe, czy gwiazdy popu typu Michael Jackson, prawda? Tych wszystkich wypadałoby losowo posłuchać co jakiś czas. Nawet ja bym zrobił takie coś, żeby takie zadanie, po pierwsze, rozeznać się w ogóle w
tych gatunkach muzycznych. Jakie mamy gatunki muzyczne? Nie wiem, czy w ogóle nie zrobię też filmu o gatunkach muzycznych, żeby to pokrótce przedstawić. Też dla samego siebie, żeby też mieć to wszystko spisane. Po prostu rozeznać się, po pierwsze, jako pierwsze zadanie, rozeznać się w różnych stylach muzycznych. Po drugie, poszukać, nie, zrobić tak, żeby codziennie, albo chociażby raz w tygodniu, raz na jakiś czas, posłuchać jakiegoś zespołu, który zupełnie, nie wiem, słucham jazzu, a sobie włączę na przykład jakiegoś, powiedzmy, kurde, Skrillexa, załóżmy, sobie włączę, prawda? Zupełnie z innej branży, z innej działki, w ogóle sobie wezmę, niech sobie chociaż jeden utwór przeleci, jeden, dwa utwory. Później zrobić na przykład w innym tygodniu z innej znowu beczki wziąć inną kapelę, na przykład jakąś black metalową, prawda? I po prostu posłuchać, bo muzyka przecież jest, muzyka to jest fala, więc czy to jest zrobione na jakimś instrumencie wirtualnym, typu jakimś takim elektronicznym, czy to jest zagrane na gitarze, czy to jest zagrane na jakimś klarnecie, czy na skrzypcach, czy na czymkolwiek innym, to jest wszystko muzyka, to jest dźwięk, płynąca fala, która nas otacza. Więc warto słuchać różnych kapel, chociażby dlatego, żeby umieć wsłuchać się w to, co oni grają, bo czasem niektóre rozwiązania melodyczne są zarąbiste. Wiadomo, instrument nosi ze sobą pewną kolorystykę, pewną barwę, na przykład klarnet inaczej brzmi niż flet, prawda? Czy wiolonczela inaczej niż skrzypce, mimo że to są skrzypce i wiolonczela też są w tej samej, na przykład w orkiestrze symfonicznej, jednak każdy z tych instrumentów zupełnie inaczej brzmi, a co dopiero na przykład skrzypce, a kurde, jakieś didgeridoo, czy perkusja, czy cokolwiek innego. Każdy z tych to zupełnie, prawda, jest inna bajka, aczkolwiek no nie można porównać perkusję do skrzypiec, prawda? Bo na perkusji nie zagramy wszystkich dźwięków chromatycznych, tak jak mają skrzypce. Natomiast chodzi mi o samą ekspresję wydobywaną za pomocą tychże instrumentów. No, na przykład są zespoły japońskie, które grają tylko na bębnach. Olbrzymie mają bębny, grają jakieś uderzają w takie pałki, taki, że wysoki dźwięk, takimi pałeczkami i na bębnach olbrzymich z takim wielkim tym, takim pałą wielką uderzają, albo olbrzymie też talerze mają, które jeszcze tam na pewno na żywo to musi robić olbrzymie wrażenie, bo słuchając na YouTubie pewnie nie do końca to może tak przenosiło ten wymiar tej muzyki. Więc ja bym tak właśnie polecał, żebyście po prostu sobie słuchali, za zadanie obrali sobie, a teraz posłucham coś z innej beczki. No dobra. Na przykład ja też miałem na sobie, powiem, ja lubiłem właśnie słuchać głównie i tak, powiedzmy, metalu, nie? Cięższych kapel, ale poznałem Skrillexa, nie wiem jak to się stało, dubstep. I sobie nawet stwierdziłem, że dubstep jest nawet cięższy niż metal. Te wszystkie melodie, te frazy grane tworzone w dubstepie są niesamowite na przykład. Albo na przykład Take Five. Utwór, znany utwór jazzowy, albo Summertime, albo Cantaloupe Island. To są utwory na przykład jazzowe rewelacyjne. Po prostu coś cudownego. Herbie Hancock na przykład sobie posłuchajcie. Louis Armstrong na przykład, jego utwory. Oczywiście to są tylko takie przykłady, bo tych kapel przecież z danego gatunku muzycznego kapel jest pewnie przynajmniej po kilkaset różnych, prawda, na przykład bluesowych pewnie jest kilkaset, jazzowych jest kilkaset albo kilka tysięcy nawet, więc wiecie, wybór jest naprawdę olbrzymi i warto wsłuchiwać się, warto nie tyle słuchać, że a teraz odwałkuję, no dobra, puszczę sobie tego ubudu i sobie idę, tylko wsłuchać się, jak w danym gatunku muzycznym są tworzone utwory. Na przykład jaką mają konstrukcję, jakie jest intro, czy w ogóle jest intro, zwrotka, czy to jest właśnie typ AB, zwrotka, refren, coś tam wstawione, czy to jest na przykład cały utwór długi, ciągnący się jak rzeka, bez jakichś wyraźnych zwrotek, refrenów, czy to też może być jakiś bardzo krótki, w stylu crossover na przykład, jest taki gatunek w metalu, crossover. To jest w ogóle naparzanka taka, utwory, które mają na przykład półtorej minuty albo minutę. Też coś takiego jest.
albo na przykład jakieś połączenie bluesa na przykład ze Skrillexem. Kurczę, to takie już można tutaj wymyśleć mnóstwo różnych rzeczy i ludzie też właśnie kombinują. Na przykład Skrillex plus Korn wydali razem album, prawda? Albo na przykład metal plus rap. Też takiego coś stworzyli, prawda? I bardzo dobrze się spisuje. Na przykład Linkin Park, te starsze płyty, powiedzmy, bardzo, bardzo fajnie. Papa Roach na przykład. No, całkiem się dobrze to spisuje. Więc myślę, że właśnie zwracanie uwagi, jak są utwory skonstruowane, jak są zawarte konstrukcja typu właśnie zwrotka, refren, solówka, zakończenie, czyli konstrukcja utworu, albo na przykład też po prostu jakie już wewnątrz samej konstrukcji w refrenie, na przykład jakie są melodie, jak są prowadzone te melodie, jakie te aranżacje tam są stworzone, prawda? Czy tam jest w refrenie są inne instrumenty na przykład dodane, czy to są dalej powiedzmy gitary, czy coś jeszcze jest dołożone, czy klawisze, jak są melodie tworzone, czyli jak poszczególne elementy z utworu są prowadzone, jak są konstruowane, jakie tam są układy interwałów też. Wiadomo, no niekoniecznie nie wszyscy muszą wiedzieć, że a teraz ta była pryma, czy co pryma. Sekunda mała, prawda? Pryma i sekunda mała, czy tam tercja, czy cokolwiek, ale chodzi jednak o same melodie. O, na przykład to jest było bardzo takie, no na przykład ta dziwna była taka melodia, ale wciągająca z drugiej strony, bardzo charakterystyczna, bo na przykład wyłączę utwór, a ona mi utkwiła w głowie właśnie ten fragment, prawda? Więc to też jest taka wskazówka, aha, czyli na przykład, daję przykład, taki stworzenie takiej frazy melodycznej, która zupełnie na przykład odbiega od koncepcji, od tonacji utworu, gdzieś tam wciśnięcie jej, jako na przykład element albo intro, albo element przed refrenem, albo na przykład refrenowy motyw i stworzenie takiej dziwnej, jakby dziwnej melodii powoduje, że to się na długo zapamiętuje utwór, a właściwie na czym też nam zależy, jeżeli my chcemy grać i tworzyć muzykę? Na tym, żeby ludzie pamiętali nasze utwory, prawda? Żeby też się z czymś kojarzyły. Niekoniecznie musiałyby się kojarzyć tak jak utwory disco polowe z dziewczynami w stringach. Właściwie, no tak, ładne dziewczyny w disco polo po to głównie, żeby zwrócić uwagę, aczkolwiek tam też są czasem melodie wpadające w ucho. Jednak no, my nie mówimy o dziewczynach, tylko właśnie staramy się jednak mimo wszystko skupić, skupmy się na melodiach. Więc takie podpatrywanie, nie mówię oczywiście odgapianie, takie podpatrywanie zespołów różnej maści, różnego gatunku jest bardzo dobre, bardzo rozwija słuch, bardzo rozwija zmysł muzyczny, zmysł twórczy, mimo że tak z grubsza można powiedzieć, co, słuchając kapeli jakiejś tam, to ja będę nagle lepiej tworzył. Tak, to też widzę po sobie, też widzę po uczniach moich, że po prostu oni słuchając różnej muzyki, wpadały im do głowy, o tak można pokrótce powiedzieć, słuchając różnej muzyki, wpadają nam do głowy różne pomysły. Dzięki słuchaniu właśnie różnego rodzaju utworów, różnego rodzaju gatunków muzycznych. Także, no nie wiem, dużo tutaj powiedziałem, nagadałem się, jednak myślę, że warto rozważyć sobie wziąć sobie do serca to moje gadanie, gdyż wiem, że się spisuje, wiem, że to działa, a poza tym poszerzenie horyzontów muzycznych to naprawdę jest coś wspaniałego. Nie musimy się zamykać, jak ja też załóżmy za młodu, tylko ta Metallica to jest taki malutki wycinek. Metallica to jest ten jeden zespół z milionów zespołów. To jest tylko ten jeden zespolik, którego się trzymam jak pijany płotu. Aczkolwiek swoją drogą Metallica to jest po prostu niesamowita kapela i będę kochać ten zespół aż do śmierci mojej. Dobra, napiszcie w komentarzach coś, co mogłem pominąć, ewentualnie jakieś wasze sugestie, co może jeszcze dać, takie poszerzenie tych gatunków, poszerzenie horyzontów muzycznych. No oczywiście subskrypcja kanału i łapka w górę byłaby mile widziana. Dzięki za oglądanko, papatki!